Cześć, tu Ernest. W tym filmiku dowiecie się, w których dniach pojawią się nowe skiny wykopane z plików gry. W grze w wiadomościach możemy się teraz dowiedzieć, że już wkrótce na pole bitwy wkroczy nowy ciężki karabin snajperski. Naprzeciw moim antycypacjom zostanie użyty model z ratowania świata, więc będzie mało lub zero plików do pobrania w tym tygodniu. Mystic na swoim Twitterze udostępnił nam prezentację tej broni w grze. Zobaczcie sami. To będzie prawdziwy potwór. Poza tym, 9 sierpnia Mystic na swoim Twitterze udostępnił post, w którym to z dwudniowym wyprzedzeniem poinformował nas, że 11 sierpnia w sobotę użyjemy te oto przedmioty oraz zestaw skinów oddziału ortalionowego, czyli tych trenerów z lat 80. Nie był pewien swojego odkrycia, ale sprawdziło się to w 100% i w sklepie użyliśmy dokładnie to, co nam zapowiedział. Do tego zdradzi nam, co takiego użyjemy w sklepie w tym tygodniu. W czwartek do sklepu powróci Magnus z jego zbierakiem oraz cały zestaw bombowych barw. To jest barwny strzelec, bombowe barwy oraz tęczorażec. W przedmiotach dziennych za to pojawił się m.in. poziomy karnetu bojowego w specjalnej ofercie i wydaje mi się, że rzadki ubiór Assault Trooper. A w ten piątek, 17 sierpnia, w sklepie pojawi się zestaw kierowców wyścigowych Stop Geara, Whiteout i Overtaker oraz ich lotnie White Squall i Cyclone. Po prawej stronie z przedmiotami dziennymi ujrzymy m.in. powrót w miarę rzadkiego sierpokija, ponownie pakiet poziomów karnetu bojowego oraz ubiór Moniker. Następnego dnia w sobotę zmienią się tylko przedmioty dzienne, a w nich będą m.in. dwie nowe emotki, Hand Signals i Hot Stuff. Powróci także ubiór Snorkel Ops i zbierak Plunge'a. W także tego tygodniową niedzielę ujrzymy nowe wyróżnione przedmioty. Tego dnia, 19 sierpnia, w sklepie zobaczymy dowódczynię drużyny Panda za 2000 fałdolców oraz mistrza sushi z jego lotem do kompletu. W sklepach dziennych za to pojawi się m.in. emotka z walentynek Prawdziwa Miłość, najlepsza emotka w grze Prawdziwe Serce i Ruda Shixa. I to tyle, ile sklepów udało się ująć wydobywcom danych. Fortnite Battle Royale League na swoim Twitterze ze smutkiem poinformował nas, że Epic Games rozpatrywało ich sposób na przedwczesne poznawanie sklepu i niestety, nie będzie to już możliwe w przyszłości. Chyba że odnajdą na to nowy, nieznany dotąd sposób. Pamiętajcie też, że Epic z tego powodu może pozmieniać kolejność lub to, co użyjemy w dziennych przedmiotach, ale raczej zostanie to w ten sposób. Na koniec pokażę wam nadchodzące w tym tygodniu emotki, dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym!